można zaczynać. Witam Państwa bardzo serdecznie na briefingu prasowym przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej Grzegorza Napieralskiego. Szanowni Państwo, pomimo że przedmiotem dzisiejszego debaty, dzisiejszym dniem jest projekt naszej ustawy, postanowiliśmy zaczekać, aż ta cała popisowa machina się przetoczy i czas na spokojną ocenę tego wszystkiego. Bardzo proszę, przewodniczący Napieralski. Z wielką uwagą wysłuchałem dzisiaj premiera Donalda Tuska, który w pięknym plenerze, aby ocieplić trochę wizerunek złego premiera z mównicy sejmowej, ocieplić i zmienić. Wysłuchałem go z wielką uwagą i po pierwsze, premier powiedział, że Platforma Obywatelska powstała jako ruch obywatelski przeciwko takiemu systemowi finansowania, jaki dzisiaj w Polsce istnieje. To przypominam panu premierowi, bo być może zapomniał, kiedy powstała Platforma Obywatelska, że wtedy, kiedy powstawała, taki system finansowania partii politycznych nie istniał. Aby finansowanie partii politycznych było transparentne, aby partie polityczne mogły funkcjonować, aby nie było zarzutów o korupcję, powstało wiele założeń, które potem przerodziły się w ustawę i doprowadziliśmy do tego w parlamencie jeszcze lat 97-2001, aby była przegłosowana ustawa dotycząca finansowania partii politycznych z budżetu państwa. Uważaliśmy i uważamy, że takie finansowanie pozwala po pierwsze ograniczyć możliwości i usunąć z życia politycznego możliwości korupcyjne polityków, da swobodną działalność partiom politycznym i nie będą to tylko budowane partie dla najbogatszych ludzi. Platforma Obywatelska dokładnie zna te założenia i wie, że te założenia mają ograniczyć wszelkie patologie w polityce. Funkcjonowały te założenia przez wiele lat, ale przypominamy również panu Donaldowi Tuskowi, premierowi Rzeczypospolitej Polskiej, że w roku 2001, kiedy wygraliśmy wybory, kiedy jako partia polityczna mieliśmy największą subwencję, wtedy to właśnie Sojusz Lewicy Demokratycznej samoograniczył się, wiedząc, że brakuje pieniędzy na wiele ważnych wydatków państwowych i zaproponował rozwiązanie. Teraz proponujemy to samo. Szanowni Państwo, 12 lutego 2009 wpłynęła do marszałka Sejmu nasza ustawa, która wzorem tamtych lat ograniczała partie polityczne i ogranicza teraz partie polityczne. Dlaczego Donald Tusk, wiedząc dokładnie, jakie jest nastawienie wszystkich innych partii politycznych, nie chciał poprzeć kompromisowego, ale znakomitego pomysłu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który nie tylko ogranicza finansowanie partii politycznych, ale również ogranicza pewne działania dotyczące właśnie reklamy zewnętrznej, aby pieniądze nie były marnotrawione przez partie polityczne? Dlaczego wtedy to właśnie nie została w Platformie podjęta decyzja? Co się wydarzyło? Moim zdaniem stało się tak, i fakty za tym przemawiają, że dwa tygodnie temu, kiedy mogliśmy przegłosować ustawę, nie było Donalda Tuska, bo chciał zrobić wielki meeting wyborczy, pokazać, jak to są jednymi sprawiedliwymi, a resztę partii politycznych trzyma się kurczowo finansowania. Ten zabieg widać dzisiaj ewidentnie nie wyszedł panu premierowi i dzisiaj nerwy puściły i Platformie Obywatelskiej i puściły panu premierowi. Obrażał dzisiaj parlamentarzystów, obrażał swoich kolegów i swoje koleżanki, ale obrażał również nas, wszystkich tych, którzy chcieliśmy rzetelnej debaty, a nie populizmu i propagandy. Bo zadajemy proste pytanie, jeżeli nie finansowanie z budżetu państwa, to jaka inna metoda finansowania działań partii politycznych? Czy ma być to metoda senatora Misiaka, który pisze ustawę pod swoją firmę, aby zarabiać grube miliony złotych i w ten właśnie sposób finansować partię polityczną? Czy też bogaci biznesmeni, których będzie stać na uprawianie polityki, będą płacić za miejsce na liście? Czy też będą wypłacane wielkie premie dla szefów gabinetów politycznych w samorządach, a te wielkie premie potem będą w ramach składki specjalnej wpłacane na konto partii? My takich dziwnych zabiegów nie chcemy i chcemy normalnego, rzetelnego pracy rzetelnej jako partie polityczne i finansowania. Nie może być partii tylko dla bogatych ludzi. Przypominamy również panu premierowi, gdyby od razu po wniosku Sojuszu Lewicy Demokratycznej nad naszym rozwiązaniem dotyczącym finansowania partii politycznej, premier się pochylił i ta ustawa byłaby procedowana, mielibyśmy dzisiaj koniec tego całego sporu, kłótni między PiS-em a Platformą Obywatelską. Przypomnę również i przekażę obywatelom jedną informację. Otóż gdyby Donald Tusk nie chciał uprawiać propagandy i nowoczesnego PR-u, to dziś ta ustawa by funkcjonowała.
ale obliczyliśmy, że każda godzina zwłoki i gadania Platformy Obywatelskiej kosztuje to, że właśnie z tych pieniędzy, o których tak mówi pan Donald Tusk, 4,5 tysiąca co godzinę wpływa na konto Platformy Obywatelskiej. Więc to specjalne zwlekanie jest po to, żeby jeszcze dobijać swoją kabzę i swoje tak naprawdę oszczędności. Uważamy za absolutną propagandę i cynizm to, co dzieje się dzisiaj w parlamencie w wykonaniu Platformy Obywatelskiej. Dziękuję panie przewodniczący. My się z tego bardzo cieszymy, dlatego go złożyliśmy, zapowiadaliśmy go jako działanie antykryzysowe i stąd pojawił się w parlamencie. Dziwimy się, dlaczego sięga się po niego dopiero wtedy, kiedy nie ma tak naprawdę, jest wielka kłótnia, nie ma porozumienia i dopiero się spogląda na dobre projekty, kiedy one od dłuższego czasu leżą w szufladzie u pana marszałka. Bardzo proszę, TVN. Marek Osieciński, TVN24. Panie przewodniczący, kiedy spodziewa się pan trzeciego czytania, czyli głosowania nad projektem? Jeżeli będzie zgoda, to oczywiście można tą procedurę usprawnić i może być szybko. Jak to szybko będzie praca trwała, wszystko zależy dzisiaj od koalicjantów. Dzisiaj? Obawiam się, że procedury na to nie pozwolą, ale wierzę, że będzie to jak najszybciej. Jeżeli tak uzgodni koalicja, ona ma większość. Ale bardzo proszę do mikrofonu, bardzo proszę. Pani redaktor, z naszej strony nie będzie żadnej obstrukcji, będzie absolutna pomoc w procedowaniu naszej ustawy. Przecież byłoby nierzetelnym i byłoby niepoważnym, gdyby nasza partia, Sojusz Lewicy Demokratycznej, nagle nad swoim projektem się pastwiła. Pracowaliśmy nad nim, uważamy, że on jest dobry, jest poszerzony o wiele ważnych wątków, o których wspominałem i uważam, że on powinien jak najszybciej wejść w życie. Tym bardziej, że mamy bardzo pozytywne doświadczenia, bo jako Sojusz Lewicy Demokratycznej sami to zrobiliśmy, ograniczając siebie jako największą partię polityczną w latach 2001-2005. Premier na dzisiejszej konferencji powiedział, że chciałby przeprowadzić wszystkie prace nad tym projektem jak najszybciej, mówił o kilkunastu godzinach, tak aby nie dopuścić możliwości kuglowania przez innych polityków, inne partie. Czyli rozumiem, że gdyby Platforma chciała przeprowadzić to dzisiaj, wy nie widzicie przeciwwskazań, możecie głosować i dzisiaj. Powtórzę jeszcze raz. Ja rozumiem, że premier jest rozżalony, bo dzisiaj puściły mu nerwy, dzisiaj stracił bardzo dużo w oczach Polaków i rozumiem, że teraz próbuje swój błąd naprawić. Powtarzam jeszcze raz. Wszystko zależy od koalicji, która ma większość w parlamencie. Jest dobry projekt Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jeżeli większość parlamentarna, czyli Platforma i PSL, zechce szybko nad nim procedować, to tak się stanie. My na pewno nie będziemy blokować. Pomożemy. Dziękuję państwu bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Do widzenia.